Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Eminencje, księża kardynałowie, Grzegorzu i Konradzie, drodzy bracia, posłudzy apostolskiej wraz z księdzem biskupem nominatem Krzysztofem, drodzy bracia w kapłaństwie Chrystusowym, drogi osoby życia konsekrowanego, najbliższa rodzina zmarłej świętej pamięci Teresy oraz wszyscy uczestnicy tej Eucharystii. Dzisiejsze wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych oraz bliskość uroczystości ciała i krwi Chrystusa wprowadzają nas w światło wiary, wskazując drogę poznania Boga twarzą w twarz, ze szczególnym zapośredniczeniem łaski przez Maryję, jak uczył nas święty Jan Paweł II. Tajemnica śmierci, która zawsze dotyka konkretnego człowieka i wkracza do naszego domu, jest osamotniająca. Choć i my wszyscy, jako współuczestniczyliśmy w tajemnicy życia świętej pamięci Teresy, jako najbliżsi czy krewni, przyjaciele, kapłani, tak pośrednio uczestniczymy w jej śmierci. Świadczymy o tym za świętym Janem Apostołem, który w swoim pierwszym liście pisał: my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Wszystko bowiem, co z Boga jest zrodzone, zwycięża świat. A tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Wszystko bowiem wskazuje, że On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. To na tej drodze wiary przebiegało życie świętej pamięci Teresy Lity. Ten dar życia pojawił się już w dniu jej narodzin 28 czerwca 1932 roku z miłości rodzinnej Bronisławy i Bolesława Ochockich. Jej ojciec zginął już w czasie II wojny światowej. Konkretnie w 1944 roku. I od tego czasu Bronisława jako mama wychowywała już samodzielnie 5 swoich dzieci. Nikt z rodzeństwa zmarłej Teresy już dzisiaj nie żyje. Szukając kolejnych dat wybranych z jej drogi wiary, trzeba wskazać sakrament chrztu z imieniem Teresa. Sakrament naszego zanurzenia w tajemnicy życia, śmierci i zmartwychwstania w tej wspólnocie parafialnej. I ten pomnik paschalny był widzialny w kolejnych stacjach i dotykalny w sakramentach świętych i życia religijnych. W małżeństwie, w sakramencie wraz z mężem Antonim, zawartym w 1960 roku, właśnie w kościele świętego Rocha w Konopnicy, przyjęli i obdarowali życiem troje dzieci, córkę Wiesławę i synów Zenona i Krzysztofa. Dzięki łasce Bożej w tym związku przeżyli ponad 60 lat, doczekając się pokoleniowo wnucząt i prawnucząt. Na co dzień mieszkając w domu rodzinnym zajmowała się przede wszystkim wychowaniem dzieci, żyjąc pracą z gospodarstwa domowego i rolnego. Była człowiekiem ufnej modlitwy, zwłaszcza różańcowej, zawierzając siebie i najbliższych Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej, znajdującej się tutaj w Konopnickiej świątyni. I do świętego Józefa miała szczególne nabożeństwo. To do tej matczynej miłości i podłużności odniósł się ojciec święty Franciszek w liście przesłanym do księdza biskupa nominata Krzysztofa. Trzeba to mocno podkreślić, że nie było w jej życiu niedzieli bez mszy świętej, aż do tej ostatniej, w dniu 19 marca, w uroczystość zesłania Ducha Świętego. A ponadto jest już tajemnicą wiary, że w tych dniach, kiedy przechodziła z życia do życia, 20 maja nad ranem, w tej świątyni przebywała w ramach peregrynacji ikona Jasnogórskiej Matki.
Ksiądz biskup nominat sprawował msze święte już na zakończenie tego nawiedzenia dla wspólnoty parafialnej, ufając, że mama świętej pamięci Teresa już ogląda oblicze Maryi i jej syna twarzą w twarz. W tych ostatnich godzinach życia ksiądz biskup Krzysztof udzielił jej sakramentów świętych, ucałował jej dłonie i oblicze, odmawiając pod Twoją obronę i wzywając wstawiennictwa świętego Józefa i świętego Jana Pawła II. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, pozwólcie, że w tym miejscu naszych rozważań przytoczę słowa zapisane przez księdza profesora Czesława Stanisława Bartnika z okazji pogrzebu jego matki. Nasze matki polskie, rozmawiając z Chrystusem i Matką Bożą na każdej Eucharystii, nauczyły się Kościoła przede wszystkim służyć. Ich drogi są zawsze poboczne, podporządkowane w stosunku do dróg powołań swoich dzieci. Były one i są, podkreślał ksiądz profesor, dotykalnym darem łaski Bożej. Żadna nie myśli, że jej się coś od życia należy, w sensie egoistycznym. Jej zapłata i tryumf życia i łaska Boga są w nas. Szczególnie matka kapłana jest zawsze obok i przy, gotowa zawsze służyć i cieszyć się światłem naszego powołania, modląc się za nas. Przyznajemy słuszność tym słowom, dziękując za dar naszych matek i ojców, naszych wspólnot rodzinnych i parafialnych. Oczywiście, jak zaznaczył papież Benedykt XVI w encyklice Spe Salvi, chciałoby się odsunąć śmierć jak najdalej, ale żyć bez końca to w sumie może być ostatecznie nie do zniesienia. Jest to dokładnie to, o czym na przykład mówi ojciec Kościoła święty Ambroży w przemówieniu z okazji pogrzebu swego brata Satyra. To prawda, że śmierć nie należała do natury. Bóg bowiem od początku nie ustanowił śmierci, ale dał ją jako środek zaradczy. Trzeba było położyć kres złu, aby śmierć przywróciła to, co utraciło życie. Nieśmiertelność jest raczej ciężarem niż korzyścią, jeżeli nie rozświetla jej łaska. Dlatego nie należy płakać nad śmiercią, gdyż ona prowadzi do zbawienia. Dlatego śmierć we wspólnocie Kościoła Chrystusowego jest jakimś wydarzeniem wspólnotowym, o czym świadczy ta Eucharystia, która jest sakramentem obecności i miłości działającego Chrystusa, zapewniającej nas, że każdy, kto spożywa ciało moje i pije moją krew, ma życie wieczne i choćby umarł, żyć będzie, bo ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Zaświadczy o tym bardzo wyraźnie święty Paweł, apostoł w liście do Rzymian, że w życiu i śmierci należymy do Pana. Jakżeż nie przyznać racji słowom poezji sandomiersko-radomskiego księdza profesora Bonifacego Miąska, który w wierszu Powrót do domu opisał nasze przeżycia. Ten wiersz dedykuję wprost dla Ciebie, księży biskupie Krzysztofie. Kiedy powrócę w tę stronę, musi być słońce. Słońce kipiące w pianie topu, symfonią barw i zapachów. Kiedy przyjadę do domu, matka wytrze zmęczenie w fartuch, uśmiechnie się wilgotnym blaskiem swoich oczu, rozbiegnie troską, miłością po kuchni. Będzie mówiła cicho lub głośno, z jakąś nutą najbardziej jasną, od której nasza, moja i Twoja samotność dręczące kolce pogubi. Przecież tak było z każdym jej powrotem i obecnością do Waszych domów, rodzinnego czy swoich dzieci, w tym również do domu służby księdza Krzysztofa na Watykanie. Spotykamy ją już w życiu po życiu. Spotkamy ją na drugiej stronie życia, gdzie wiara i nadzieja ustąpi miłości, która wszystko przetrwa i będzie królować
wiecznie. Dziękujemy dzisiaj Bogu za to, że nam Ciebie dał. Święta pamięci Tereso, mamo, babcię, przyjacielu. Niech ten, który stał się dla nas drogą, prawdą i życiem, drogą do Boga Ojca, gdzie przygotował nam miejsce, obdarzy Cię pełnią życia i niech spełni pragnienia Twojego serca i napełni radością, gdy Syn Twój w dniu 22 czerwca tego roku stanie się apostołem Jezusa Chrystusa w służbie Kościoła. A Maryja, wspomożycielka wiernych i królowa miłosierdzia, niech wprowadzi Cię do wspólnoty zbawionych. Amen.